Dariusz Słowiński, Skład Węgla i Papy Łódź. Darek, pierwsze pytanie. Pod nieobecność chłopaków z FC Toruń, którzy dzisiaj grają w Gliwicach, mamy jednak reprezentację, futsal ekstraklasy. No to powiedz, jak to się stało, że tutaj trafiłeś na turniej do Torunia, jako to tak zawodnik Gatty z Duńska Wola, ale w barwach Składu Węgla. To znaczy, jakiś czas temu znajomi, którzy tutaj grają w drużynie Składu Węgla i Papy, poprosili mnie, czy mógłbym w wolnej chwili występować w ich drużynie Play Areny. Zgodziłem się i akurat termin mamy wolny. Gatta grała wczoraj mecz, dzisiaj, że tak powiem, dysponowałem czasem i przyjechałem tutaj na pomóc chłopakom w osiągnięciu jak najlepszego wyniku. No właśnie, jak najlepszego wyniku. Na razie wiele wskazuje na to, że wyjdziecie z pierwszego miejsca, natomiast macie i tak już pewny awans z tej grupy. Jesteście w najlepszej ósemce, no i chyba apetyt rośnie w miarę jedzenia, bo te wasze dotychczasowe mecze, no bardzo obiecujące. Jesteś zadowolony z tego, jak to wygląda na razie? No powiem szczerze, ja nie wiedziałem, czego się spodziewać. Pierwszy mecz, trudna przeprawa, ciężki przeciwnik, co pokazało, że dzisiaj będzie wysoki poziom i na pewno cieszymy się, że awansowaliśmy do tej ósemki, ale chcemy coś więcej ugrać. Tak naprawdę nie wiem jeszcze w tej chwili, z kim gramy, ale cel mamy, żeby do strefy medalowej się dostać. No to właśnie, czy jest jakiś rywal, to tak mogliście troszkę poobserwować, czy jest taki, który do tej pory zwrócił waszą największą uwagę, no bo z tej czwórki, która grała na przemian z wami, no to będzie gdzieś rywal, z którym będziecie walczyć o półfinał. Myślę, że tak, że drużyna Eurodrobu jest bardzo silna, no też występują zawodnicy, którzy wcześniej grali w Ekstraklasie, więc widać, że u nich poziom techniczny jest zaawansowany, więc myślę, że to jest jeden z pretendentów do tego, żeby może byśmy się spotkali w finale. No to jak ty widzisz jeszcze swoją rolę, bo wiadomo, tak jak tutaj się pojawiłeś, to od razu więcej osób zwróciło uwagę na to, że no jednak bramkarz z Ekstraklasy, no wiadomo, ile bramkarz może zrobić w futsalu, więc na co dzisiaj stać, na jaki wynik Dariusz Słowiński jest w stanie poprowadzić Skład Węgla i Papy, który do tej pory zawsze gdzieś tam walczył o fajny wynik, ale jednak spektakularnego jeszcze nie zrobił tutaj w Toruniu. No mam nadzieję, że po raz pierwszy zwyciężymy ten turniej i jakoś w wymierny sposób przyczyni się do tego, że składzik wygra ten turniej. Dzięki bardzo.